Witam wszystkich w kolejnym odcinku serii Zrób to sam, czyli serii, w której dla odprężenia pomiędzy pracami standardowymi, serwisowymi, nie tylko, składam gotowe zestawy dostępne tutaj na rynku polskim, chińskim i jakimkolwiek innym. Zacząłem od najprostszych i z każdym odcinkiem będę starał się troszeczkę bardziej skomplikowane te zestawy pokazywać i montować. Dzisiaj to, co widzimy tutaj, jest to taki gadżecik, można powiedzieć. Jeszcze na razie bez praktycznego zastosowania, na takie przyjdzie kolej. Jest to taki samolocik ze światełkami. Układ wydaje się być bardzo prosty i pewnie nie sprawi na tutaj większych problemów przy montażu. Co my tu mamy? Mamy dwie płytki w kształcie właśnie samolocika, które tutaj jedną w drugą będziemy wsuwali, ale to już jak będzie ta pierwsza zlutowana. Dwa układy scalone, jak zwykle. O, dwie podstawki. Tu układ znowuż ma nóżki pokrzywione, także trzeba mieć przyrząd, którym spokojnie te nóżki będzie można rozprostować, bo niestety, jak już w poprzednim było widać, nie chcę się tutaj wyostrzyć, jak już w poprzednim było widać, też te nóżki były krzywe, tak samo są tutaj, jest opakowane w taki sposób, a nie inny, więc takie rzeczy się dzieją. Diody świecące, instrukcja, niestety instrukcja tutaj jest po chińsku, jest to sprowadzone bezpośrednio, więc, ale jest do tego obrazek. Na szczęście elementów jest tutaj bardzo mało. Jest obrazek, gdzie które diody wsadzić, bo z tego byśmy raczej nie doszli, w jakim kolorze. Moglibyśmy to zrobić po swojemu, ale widzimy, że tutaj zielone, czerwone, żółte i tu też czerwona. I tak te diody włożę. Jedyny mankament, jaki widzę, który może utrudnić troszkę uruchomienie, i to jest takie trochę niewygodne. Myślę, że przy tej cenie dołożenie tam paru groszy ich by nic nie kosztowało, a człowiek tutaj składający miałby od razu pełną radość i możliwość wykorzystania. Są tutaj dwie oprawki na baterię. Z opisu jest to bateria CR1220, ale tych baterii nie ma załączonych. Także niestety trzeba będzie te baterie osobno sobie zdobyć. Ja też takich baterii nie posiadam, więc spróbuję to jakoś zasilić. Może poprzez zasilacz, zobaczymy, może jakąś inną włożę, która tu będzie pasowała. Ale to taki niestety mankament tutaj jest, że tych baterii nie wrzucili, a ułatwiłoby to uruchomienie układu. Także, tak jak poza poprzednim razem, nie ma tutaj niczego, co trzeba byłoby mierzyć, sprawdzać. Są trzy jednakowe rezystory. A nie, przepraszam, jeden, a nie, nie, oszukuję Was, oszukuję. Są trzy rezystory różne. 1, 5, 1 i 10 kilo. I oczywiście możemy to odczytać z kodów paskowych, tak jak wcześniej mówiłem. Ale to, co zawsze zaznaczam, lepiej za parę groszy kupić sobie dowolny multimetr. Kody można znać i korzystać z nich w momencie, jak będziemy odczytywali rezystory na przykład uszkodzone, których się nie da zmierzyć. Natomiast w takim wypadku na każdym dowolnym miernikiem rezystancji sobie to szybciej zmierzymy. 10 kilo, czyli to jest według tego, nie wiadomo który, to też będzie problem. A przepraszam, tamten chyba nie był 10 kilo, to jest 10 kilo, a tamten był 1 kilo, tak? Dokładnie. Źle spojrzałem i tu powinien być 5 i 1 kilo. I się zgadza. Pytanie, gdzie który ma być? A tu mamy R3, R1 10 kilo, R2 5 i 1 chyba i R3 1 kilo. Także widzimy, gdzie możemy to, gdzie powinniśmy to założyć. Kondensatory, dwie sztuki.
ceramiczny i elektrolityczny, więc tutaj 10 mikro powinien być. I jest. Niestety nie pokażę w tej chwili, ale to nie ma znaczenia. I ceramiczny oraz przełącznik, dwie baterie, diody. Czyli wszystko ze schematu. Widzimy, rezystory ułożyłem sobie po kolei, R1, R2, R3. I zaczynam montowanie, lutowanie właściwie tego układu, które będziecie widzieli w przyspieszonym dużo tempie. Samolocik mamy zmontowany. Montaż zajął, jak widzieliście, 21 minut. O, niestety, tu jeszcze zauważyłem, że nie ma lutów. To już tak na szybciutko zróbmy. Byłem pewny, że już ze wszystkich stron to zlutowaliśmy. W międzyczasie powiem, na co zwracać uwagę. Na polaryzację. Jakie elementy mają polaryzację? No, wiadomo, wszystkie tranzystory. Chodzi bardziej o układ nóżek, ale tutaj kondensatory, zwłaszcza elektrolityczne, mają polaryzację i należy je odpowiednio przylutować. To trzeba sobie sprawdzić, bo na płytce są różne oznaczenia. To nie jest tak, że plus minus jest. Są jasne i ciemne pola. Mogą być jeszcze w inny sposób, a może być również plus i minus zaznaczony. Także na to trzeba zwracać uwagę. No i oczywiście na diody. W tym wypadku pola dla diod były oznaczone plus minus i zakładam, że plus to jest anoda, minus katoda. I w przypadku diod dłuższa nóżka to jest anoda, czyli ta, którą podłączamy do plusa. Więc na to trzeba zwrócić uwagę. Lutowanie diod to jak chcemy, żeby one były jakoś umieszczone w konkretny sposób, czyli zawsze lutuję najpierw jedną nóżkę, potem poprawiam przy rozgrzanej tej nóżce i jak już jest wszystko ustalone, dopiero zalewam drugą nóżkę, żeby można było to ładnie przylutować i wtedy one się będą trzymały. Oprawki do baterii trzeba było nóżki rozprostować, co widać na filmiku w tym przyspieszonym tempie. No, udało się. Tutaj widzę, ten rezystor troszeczkę blisko jest oprawki. Ja nie wiem, czy on jest z nią połączony, ale chyba nie, w sensie z plusem baterii. No i cóż, no teraz zostaje to uruchomić. Ja poszukam baterii. Trochę krzywo mi ten wyłącznik się przylutował, nie zauważyłem tego w danej chwili. O, tu troszeczkę za dużo cyny jest, nie wiem, czy to widać. Pewnie nie, bo jak zwykle układ się nie chce wyostrzyć w tym miejscu, co powinien. Także ja to szybciutko poprawię. O, byłoby pewnie zwarcia. No, może by było. Więc teraz idę poszukać jakiejś baterii, a jak nie, to podłączę zasilacz. A, no, na pewno nam nie zadziała.
Oczywiście jeszcze wspominając o polaryzacjach, no odpowiednie umieszczenie oprawek. Z wycięcia do wycięcia. Podstawek, przepraszam, nie oprawek. No i tak samo układy scalone, wycięcie do wycięcia. Tu już możemy założyć te dwa układy. Oczywiście musimy pamiętać, że większość tych układów to są układy CMOS, więc są nieodporne na ładunki elektrostatyczne i możemy je, jeżeli jesteśmy naładowani, chodzimy po wykładzinie i tak dalej, możemy je po prostu uszkodzić. To jest układ timera 555, więc to nie jest CMOS, ale tu już mamy 4017, także typowy układ CMOS. Ja, tak jak wspominam, już się nauczyłem od dawna, że po prostu przed dotknięciem się do płytki o coś się rozładowuje. Mam tu zawsze jakiś element, który jest umasiony. Potem płytki dotykam i dopiero biorę się za układy i odpukać przez te kilkadziesiąt lat to starczyło i nic mi się jeszcze w ten sposób nie uszkodziło. No i wkładamy układ do podstawki. Dobrze włożyłem, dobrze, wycięcie, wycięcie, wycięcie. Czyli samolocik gotowy, idę szukać zasilania. Niestety nie udało mi się znaleźć baterii. Jedyne jakie miałem to były trochę grubsze i tutaj nie chciały wejść. Od razu widzę, że dosyć ciężko może być z wkładaniem baterii, bo obok jest ta dioda świecąca i tak ładnie nie da się wsunąć tutaj, więc troszeczkę to nieprzemyślane z tego co widzę jest, no ale nic na to nie poradzimy. Podłączyłem zasilacz, znalazłem miejsca gdzie jest zasilanie, wszystkie diody mają katody, czyli minusy na masie, czyli tu jest masa, no i bateria, baterie dwie są szeregowo połączone, 1,5 V, czyli daje 3 V. Więc znalazłem tą baterię, z której już idzie na układ zasilanie, podłączyłem plus. No i zobaczmy, jest 3 V z zasilacza. No i działa. O. Taka zabaweczka bajerek. Diody świecą się sekwencyjnie, jak widzicie. Troszeczkę słabo. Jest to z 3 V zasilane, licząc spadek na CMOSie. Troszeczkę mogłoby to jaśniej świecić. Diody nie są z tych jasnych, więc światełko jest małe. Dam 4 V. Nic nie powinno stać, bo układy chodzą do wyższego napięcia. No i jest trochę jaśniej, oczywiście szybciej. No tak działa układ generatora 555. No i mamy taki bajerek zmontowany. Sama zasada układu jest bardzo prosta. Układ NE555 generuje impulsy i do przesuwnika 4017 na podstawie tych impulsów, które wchodzą na wejście clock, po kolei wszystkie diody są zapalane. I to cała filozofia funkcjonowania tego układu. Także jeżeli ktoś będzie chciał zrobić sobie taki układzik, to pomocą rąk i może moich informacji bez problemu mu się uda. I oczywiście na początek trzeba pamiętać o zakupie baterii. Także tyle w tym króciutkim filmiku. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych z tej serii, jak również do innych tematów, które poruszam na swoim kanale. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i jeżeli są pytania, kontaktowania się ze mną poprzez Messengera, profil na Facebooku, tudzież drogą e-mailową. Dziękuję za uwagę i do kolejnych filmów.